Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, sporo Amerykanów, socjalistów, demokratów głosowało przeciwko Trumpowi, no ale oni zaczynają sobie chyba zdawać sprawę, że głosowali za rewolucją, a nie spokojem, że głosowali za komunizmem, a nie za tym, żeby Ameryka prosperowała, jakoś się rozwijała. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. No jednym z przykładów kretyństwa tego wszystkiego, no to jest magazyn Epicurean. Epicurean, no to jest taki magazyn gastronomiczny, magazyn żywnościowy. No i oni powiedzieli, że w zasadzie teraz już nie będą dawali żadnych przepisów, gdzie będzie wyspecyfikowane czy używane mięso wołowe. Także co to się dzieje? No dzieje się, że nawet magazyny gastronomiczne stają po stronie komunistów, rozpierdzielenia amerykańskiego stylu życia. Biden powiedział, że trzeba zredukować konsumpcję mięsa w Ameryce 10-krotnie, czyli zredukować o 90%. Także chyba jeden hamburger na miesiąc starczy, plus jeden steak na miesiąc. Biden ma aspirację, żeby być no w zasadzie zmartwychwstałym Franklinem Delano Roosevelt. No w zasadzie poza tym, że nie będzie jeździł na wózku inwalidzkim i nie będzie ssał nieustannie tego cygara. To jest ciekawe, że właśnie Roosevelt, no to on zawsze jest pokazywany w pozycji siedzącej. Wózka inwalidzkiego nie pokazują, ale jeżeli popatrzycie te spotkania ze Stalinem, czy spotkania z Białego Domu, no to bardzo często wszyscy ludzie siedzą, stoją, a Roosevelt siedzi, on jeździł, on był sparaliżowany, on miał polio, ale pomimo wszystko tego jakoś był ambitny, no i został wybrany na prezydenta. 100 dni, pierwsze 100 dni Roosevelta były bardzo bogate i obfite, no i tak samo pierwsze 100 dni komunisty Joe Bidena, Beijinga, również są bardzo owocne, albo może no, jest długa lista tego, co on rozkazuje rozkazami prezydenckimi. Prezydent Biden w środę będzie właśnie przemawiał będzie taka wspólna sesja w kongresie, no i on będzie miał te swoje przemówienie i jak to wszystko jest wspaniałe, no i on będzie przypominał na pewno w tym swoim przemówienia, że on reperuje wszystko to, co Trump zrobił w jednej kadencji. Oczywiście będzie mówił, że to był kryzys, oczywiście będzie mówił, że to tylko demokraci mogą zreperować tego rodzaju sytuacje w sytuacji awaryjnej. No oczywiście każdy normalny rozumie, że sytuacja awaryjna no to jest coraz większa, szczególnie na granicy południowej. No nie jest dobrze, wszystko idzie w złym kierunku, tak jeżeli przyszli historycy zaczną się zastanawiać nad tym, czy stworzenie rady dotyczącej osobników z euforią płciową to ma to samo co budowanie autostrad i mostów, no każdy normalny zrozumie, że to raczej nie jest na tym samym poziomie. Również Eleonora, czyli żona Roosevelta, to była troszeczkę inna niż doktor Jill. Doktor Jill, czyli żona Bidena, no ona nie jest doktorem medycyny, ona jest doktorem szkolnictwa, ale nazywają ją ciągle doktor Jill. Bardzo się denerwuje, jeżeli ktoś jej nie tytułuje w ten sposób. FDR, czyli Franklin Delano Roosevelt, no to jego prasa uwielbia. Jego prasa uwielbiała, po prostu opisywała go w pięknych barwach. To jest to, co Bidena, no to w zasadzie prasa, środki przekazu, no to pilnują, żeby nic złego się nie przedostało. On przez cały czas przed wyborami siedział w piwnicy.
Z Rooseveltem to było tak, że gazety prędzej czy później w końcu się zorientowały, że Roosevelt chce robić pewne rzeczy niekonstytucyjnie, między innymi zapakować dodatkowymi sędziami Sąd Najwyższy. No i sprzeciwiły mu się wtedy, no ale to był 1937 rok. To była jeszcze jakaś wolność prasy, niezależność prasy. Na dzień dzisiejszy wszyscy ci stenografowie, no bo to trudno nazwać ich dziennikarzami, trudno ich nazwać reporterami, oni tylko siedzą i zapisują, co mają powiedziane, no i klaszczą, nieustannie klaszczą. Wszyscy ci zapisywacze to nie mają żadnego problemu w tym, że Biden, śpiący Biden chce zmienić tradycję, no i po prostu chce sztucznie zapakować po linii partyjnej Sean, no bo to jest jedyna metoda, żeby wprowadzić reformę, czyli środki przekazu klaszą partii politycznej, są szczekaczkami, to są po prostu szczekaczka, tak jak moskiewska prawda. Biden no, w latach 30., 1930, no to dzisiejsza ta rewizjonistyczna, komunistyczna propaganda, no to po prostu nienawidzi Roosevelta jako białego, jako faceta. Można pomyśleć, że jakby ten Roosevelt się dzisiaj zachowywał w takich czasach, kiedy komuniści właśnie pchają różnorodność, równość, przyłączenie innych. W tym czasie, kiedy w latach 1930 demokraci, no demokraci to są w zasadzie partia właścicieli niewolników. Republikanie byli z północy, oni byli przeciwko niewolnictwu, demokraci, południowi demokraci, no to byli właściciele. Oni w latach 1960 zrobili salto takie, stanęli na głowie, no i w zasadzie z właścicieli niewolników stali się politykami niewolników, wzięli wszystkich tych czarnych pod swoją opiekę. W latach 60. w czasie tego Jim Crow, czyli to była ta rozdzielenie rasowe, no to oni lali tych czarnych kijami. Były lincze, były te Ku Klux Klany, no to wszystko to jest demokracja, no i to wtedy demokraci robili coś takiego. No dzisiaj demokraci wystawiają te skrzynki do ekstra głosowania dla ludzi, którzy nawet nie powinni głosować. Prasa, środki przekazu starają się pokazać, że Biden no, to jest jeden z najwspanialszych prezydentów Ameryki, no ale obywatele nie za bardzo są przekonani. Wszystkie badania opinii publicznej na te 100 dni pokazuje, że on jest, popularność jest około 50%, czyli powiedzmy, jeżeli byłoby po linii partyjnej, no to wszyscy demokraci są za nim. Przypuszczam, część demokratów nawet go nie popiera, no i możliwe, że część republikanów go popiera, no ale to jest tak, po linii partyjnej zaaprobowanie, no to nie jest coś dobrego. To jest najniższa ocena obywateli w ostatnich dziesiątkach lat. Trump miał no, większe poparcie społeczne. Zobaczymy, jak to długoterminowo, te osiągnięcia długoterminowe wyjdą, ale te wszystkie osiągnięcia krótkoterminowe, no to pokazują to, co Biden robi, co jego administracja robi, to, co się w sumie rozrasta. Biały Dom chciałby przekonać wszystkich obywateli, że te 100 dni, ten cały postępowy ruch, to jest zaaprobowany przez obywateli. No nie jest zaaprobowany przez obywateli, dlatego że
Ludzie widzą, że cały ten rozrost urzędników, rozrost budżetówki, kontrolowanie między innymi mięsa, no to nie jest, to, co nawet socjaliści, demokraci głosowali. Także to jest, no zmiany są dosyć spore. No i jeszcze raz to podkreśla, że w zasadzie większość ludzi, którzy głosowali na Bidena, no to głosowali nie na Bidena, tylko głosowali przeciwko Trumpowi. No za Trumpa, no to była sytuacja taka, że on chciał zmienić, on chciał wygonić te 50-letnie, ten marsz przez instytucje, ten deep state, czyli cały ten ukryte rządy. Nie udało mu się, nie był w stanie, tam 4 lata prasa pomagała, prasa kłamała, prasa oszukiwała. Później przyszedł COVID, później przyszły te głosowania kopertowe. Także to przez 4 lata, no to było to, że Trump po prostu się szarpał biedny. 70% ludzi, 70 milionów ludzi, republikanów, zgadzało się z nim. No on pokazywał, jak zdegenerowana jest cała ta, całe te bagno Waszyngtonu. No prasa, no to ciągle skakała mu do gardła, to tak jak takie w małżeństwie przed rozwodem. Prasa skakała mu do gardła, a on się denerwował, pisał różne twittery, no, a dzieci słuchały i patrzyły, no ale w zasadzie to się zgadzały z nim, co mówią. Dzisiaj no, to jest prasa, no to po prostu przynosi kapcie Bidenowi, a Biden no to jest takim dziadkiem, siedzi przed telewizorem i słucha jakichś nagrań Binga Crosbiego z lat z przeszłości na swoim adapterze. Także to jest taki, można powiedzieć, dziadek, nie prezydent. I cała ta matka, babcia z prasy, no to po prostu chodzi naokoło niego i tylko chce zrobić to, żeby poszedł spać o 9:00. No ale to pokazuje to, że Biden po prostu jest pociągany za sznurki. Cała ta 4 lata, to co doprowadziła prasa do nieustannej histerii, nieustannych konfliktów, nieustannych walk, nawet w Portland, Oregon, teraz cały ten major Portland, on zaczyna rozumieć od 4 lat Black Lives Matter, czyli czarne życie znaczy, i anarchiści, antyfaszyści, czyli komuniści spalali Portland, no to i on zaczyna się budzić. On się zaczyna budzić, że to po prostu jest, że to jest ten cały bałagan, cała ta rewolucja komunistyczna, no to jest jemu niepotrzebna. Biały Dom no jest bardzo pilnowany, żeby Biden się nie wychylał. On po prostu jest ciągle nieznany. On wydaje te wszystkie rozkazy. Co się stanie, kiedy powróci normalność? No teraz powoli zaczyna wracać normalność. Dlaczego? No bo CDC, czyli cały ten organizacja czy instytucja odpowiedzialna za zarażenia, widzi, że po prostu większość ludzi już po prostu wyrzuca maski i ma to wszystko w nosie. No i teraz wszyscy ci gubernatorzy robią taką ucieczkę do przodu i zaczynają rozluźniać to. Oni mieli nadzieję, że to wszystko będzie szło do 2022 roku, no ale to trzeba być kretynem, żeby myśleć, że można utrzymać się głosowania kopertowe i zamknięcie obywateli nieustannie. Ludzie chcą wracać do normalności. Socjaliści, komuniści liczą na to, że ekonomia zacznie ryczeć z powrotem, zacznie się ruszać się bardzo i że oni będą w stanie utrzymać ten moment polityczny.
i że ciągle będą popierać te, te lewackie, postępowe działania. No ale, ale niestety, niestety jest, jest, jest prawda taka, że połowa narodu, połowa kraju jest, jest przeciwko Bidenowi, przeciwko temu postępowi. No jest nadzieja, że 10-20% demokratów też idzie po rozum do głowy. Do tego jeszcze w 2022 roku dojdzie to, że Nowy Jork utracił jedno czy dwa miejsca w Izbie Reprezentantów. Kalifornia utraciła jeden czy dwa miejsca. Ludzie po prostu z tych komunistycznych stanów wyjeżdżają i liczba reprezentantów znika. Więcej reprezentantów będzie na Florydzie, więcej reprezentantów będzie, będzie w Teksasie. Jest nadzieja, że w Nowym Jorku zniknie ten, ten Alexandria Ocasio-Cortez, że ona też niedługo wyparuje, no ale to trzeba głosować. Trzeba głosować, jeżeli mieszkacie w Ameryce, to głosujcie, głosujcie na normalnych, głosujcie za tym, żeby cena benzyny nie była tak szalona. Głosujcie za tymi, którzy nie zabronią wam jeść mięsa. Głosujcie za tymi, którzy by nie zamknęli biznesów, nie doprowadzili do 20 milionów bezrobocia, nie doprowadzili, że sprzedaż alkoholu się podwoiła, nie doprowadzili do tego, że ilość samobójstw się zwiększyła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu komuniści dopadli do władzy i zniszczyli Amerykę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Popierasz? Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że rozumiecie i wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się zastraszyć. Powoli życie wraca do normy. Czy się zaszczepiliście, czy się nie zaszczepiliście, no to, to już każdego osobista decyzja. Tyle tylko, że głosujcie. Głosujcie na republikanów, głosujcie na... nie głosujcie na socjalistów. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na te decyzje dotyczące mięsa. To nie jest dobre. To nie jest normalne. To nie jest zdrowe. Zdrowia dla normalnych.